Jeśli o Everbloom chodzi, to grało mi się wyjątkowo zajebiście. Nie wiem, polubiłem ten dungeon, ale do rzeczy. Groźne drzewo, które lubi wodę, więc nie chcemy, by jej dostał. Odprowadzacie je od jeziora i bijecie, aż nie uschnie. Umijacie w tym czasie rzeczy i rozkładacie korzenie dookoła bossa, ale nie dosłownie pod nim. Gdy wyschnie, to ma stuna i z jeziora lecą w jego kierunku wodne kule. Wodna kula, gdy wleci w korzenie, to zmienia się w kwiatka łatwego do zabicia. Ewentualnie, gdy ją zabijecie, to zada AoE damage. Ale za to, jeśli doleci do bossa, to odnowi mu 25 energii. Cztery kule wyciągają bossa ze stuna i znów zaczyna się faza pierwsza. Boss typu 3 bossy. Zacznijmy od tego, że tej lewej babie przerywacie revitalize, bo leczy. Prawej babie toxic bloom, bo wszyscy dostają stuna. No i teraz problem. Ten przygłup chłop szarżuje w tanka, a po szarży w kierunku każdego leci zielone zostające na podłodze. Nie chcecie zasrać sobie tym całej mapy, a już szczególnie ostatnich wolnych spotów pod bossami, więc warto by na szarży ustawić się gdzieś na boku. Magowie mają 3 spece. Frost, Fire, Arcane i Autyzm. No dobra, to w sumie 4. Ale ten tutaj ma jednak 3. Jego Storm po prostu bije jak zły i zostawia ogień. Frost przywołuje kulki lodowe, które się ze sobą zlatują i stunują każdego na drodze, a Arcane respi kuleczkę, która wszystkich przyciągnie. Problemem jest, że umiejętności lubią się ze sobą łączyć i macie kurwa lodowe unikanie plus Arcane przyciąganie, więc ustawiacie się tak, żeby was nie wciągnęło w lód. Ostatni oponent. Walicie go na łeb, aż nie wyjdzie ad. Jeśli wyjdzie ad, to walicie ada na łeb i znów bossa. Gdy respi kwiatki na podłodze, to rozdeptać wszystkie, żeby nie zrespiły z tego kolejne chwasty. Naprawdę, nie ma tu nic więcej. Jeśli o trash chodzi, to jest go od zajebania, ale nie groźny. Berserkerzy skaczą na ludzi i kręcą się jak pojebani, uciekać. Duże drzewo to trochę taki mini boss, upierdliwy. Rzuca dużo silencujących rzeczy na podłodze, łapie was w korzenie, ogólnie chujnia. Everbloom Mender lubi kastować sobie Healing Water. Nie chcemy tego, należy przerwać. Przed trzecim bossem są moby, które jeden do jednego robią to samo co boss, tylko że pojedynczo, czyli jeden z nich jest Fire, inny Arcane i tak dalej. Jak umiecie w bossa, to umiecie w moba. No, jeśli się podobało, przyjacielu, zajebiście, zostaw łapkę w górę. Jeśli nie, to chujowo, tak czy inaczej się ma.